No jak? Proszę, za trzy. Hi, can you please introduce yourself and what you will be doing today on our match? Hello guys, my name is Jurenio and I'm a YouTube content creator. Traveling now around the whole Poland to explore football culture and the atmosphere on this stadium. And exactly, your first impression from our stadium, because it's a little bit old school, but still I think it has this kind of climate. Of course it does, and I can tell you for example that maybe you know in Italy, yeah, in Serie A they don't have these cool arenas, but when you watch the stadiums like Renato Dell'Ara or Artemio Franchi, you know, you feel this vibe of the late 80s, of the 90s with this real old school as you mentioned, and I think modern football sometimes really misses this kind of classic football atmosphere. And last question, what do you expect from today's game? Because I think you are looking for some nice material for your vlog, so you look for emotion? Yes, exactly. First of all, of course it would be good to catch up some kind of performances from the ultras, from the both clubs. Actually, I don't know that much about the rivalry between Wisła and Polonia, but still, I think it's like a battle of Warsaw and Kraków. The tension is gonna be. Two big cities. Yes, yes. And good show today. Okay, that's it. Okay. So we wish you good luck with your material and hope to see you soon in our stadium again. Thank you very much. Thank you. Pani Lewicz z firmy C. Tak. Pierwszy raz na naszym meczu, czy? Pierwszy raz na Polonii, ale bardzo często jestem na meczach Polonii na Śląsku i mieszkam na Śląsku. Okay. A jakie pierwsze wrażenia z naszego stadionu? Bo jest taki old school, ale klimat jest chyba. Jest klimat, tak. Szczególnie jak wchodziliśmy, ten zapach kiełbaski i w ogóle od razu zrobiłem się głodny, także nie, no super. Widać, że ekipa zgrana, także no cóż, trzymam kciuki za dzisiejsze zwycięstwo. Super. I tego co robiliśmy, jak jesteśmy przygotowani, mocno idziemy. Komunikacja, czas, plecy, mówimy do siebie. Gramy u siebie, gramy swoim selektem, wiemy o tym, dlatego skoncentrujemy się tylko na tym co jest, na działania. Panowie, zapracowaliśmy sobie swoją ciężką robotą, żeby być teraz w tym miejscu i grać o ten ćwierćfinał. Cieszmy się tym, ale odpowiedzialności, jedziemy panowie po awans! Kto wygra mecz? Dawaj, 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 daw
Ja potrzebuję rozpaki. Daj sędzio, tak i ci. Zostajemy tu. Pomyślałem, bo widziałem, że w głowę dostał, wiesz? Ale on dobrze strzelił, kurna, no tak? Naprawdę, no nie, no a nie? Nie wiem, no. Znaczy, na mojej wysokości mam wrażenie, no dobra, tak, nie? No wysokość była dobra, nie ale... Nie wiem, jak przy słupku, ale... Wyczułeś. Idziemy tutaj, kuczycie, nie? No. Mamy teraz czas, żeby za chwilę pośpiewać, pocieszyć się. Od jutra kurujemy dalej, bo wiemy, że jesteśmy w stanie znowu im troszeczkę zaszkodzić. Także jeszcze raz, gratulacje i o to chodzi. Charakter, więc gratulacje, ale mecz jest mecz piątek, bo chcemy wygrać Puchar Polski, tak? Ale chcemy też awansować do Ekstraklasa. Więc trzymam kciuki, gratulacje, widać. Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, panowie, bo w piłce wszystko szybko się zmienia. Tak sobie siedziałem tutaj parę miesięcy temu po kotwicy, może pamiętacie, nie będę przypominał, co powiedziałem. Ale dzisiaj jestem z was wszystkich dumny, naprawdę. Brawo. Brawo, Kory! Robota, fajnie się ten mecz oglądało, wiadomo, że dzisiaj przegraliśmy. My wiecie, że byliśmy takim kopciuszkiem w tamtym sezonie. Dzisiaj wy macie taką szansę, pamiętajcie, to są dwa mecze, prawdopodobnie być może jeszcze u was. Więc warto marzyć, warto walczyć i gratuluję wam serdecznie, bo dzisiaj i trybuny fajnie zagrały, wy zagraliście sercem. Myślę, że ten mecz był wyrównany, więc serdecznie gratuluję też przede wszystkim trenerowi, bo to pamiętam go jako zawodnika jeszcze. Więc to jest piękna chwila i cieszcie się nią oczywiście. No i też przede wszystkim też prezesowi, bo też składa dużo serca. Więc wszystkiego najlepszego. Tu wygramy! Polonia!